Dzisiaj obejrzymy sobie najciekawsze projekty rowerów, jakie możecie znaleźć w internecie. W komentarzach możecie pisać, czy rzeczywiście takie projekty miałyby jakieś zastosowanie w życiu codziennym. Dlatego przechodzimy do pierwszego filmu. Ta seria jest dość popularna ostatnio na YouTubie, dlatego uznałem, że spróbujemy z czymś nowym. Tak jak widzicie, ludzie są bardzo pomysłowi, że tak to nazwę. Wygląda to naprawdę ciekawie. Z kolei tutaj jest coś, co myślę, że nie sprawdziłoby się raczej w Warszawie. Myślę, że na tych małych kółkach ciężko by było tutaj wyhamować przed jakimś dzieckiem, które wbiega nam przed przednie koło lub wjeżdża na hulajnodze. No, poczekaj, tylko się chcę wkleić tak, żeby była przerwa. Nope. Ale skrzyżowanie było. Według tytułu mamy tutaj zwariowany rower z podwójną kierownicą. Widzimy, że przednie, jak i tylne koło skręca się niezależnie od siebie. Obstawiam, że tutaj ten projekt pochodzi gdzieś z Indii, gdzieś z tamtych rejonów, bo tam chłopaki mają różne pomysły na rowery. Mamy tutaj przednie, jak i tylne koło niezależne od siebie. Zarówno przodem, jak i tyłem możecie skręcać. Oni długo nad tym nie myśleli, ok? Umówmy się. Oni po prostu wieczorem gdzieś tam przy piwku pomyśleli: chłopaki, nikt takiego roweru nie ma. Zróbmy tak, żeby można było i przodem, i tyłem skręcać. To jest mniej więcej taki rower. Tutaj, proszę bardzo, mamy film, na którym widać rower połączony z hulajnogą. Do tego jeszcze mamy bieżnię. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale chyba chłopaki z 5 sposobów na stworzyli coś podobnego. Na początku, co prawda, jest taki problem, żeby się przestawić na ten system napędowy i system sterowania. No bo wchodzicie, idziecie, jednocześnie idziecie, jedziecie i kierujecie, tak? Na początku jest tak dziwnie, tak, to jest naprawdę dziwne uczucie, ale idzie się do tego przyzwyczaić i potem można już śmigać na dużych prędkościach. Tutaj mamy teraz chyba najdłuższy rower, jaki w ogóle widziałem. Taki bardziej rowerowalec połączony trochę z żurawiem. Z tyłu jest tylko jedno miejsce dla osoby, która może to napędzać, dlatego trochę to na pewno waży i trzeba mieć dość sporo siły. Tutaj mamy biegający rower, mamy nałożone kilka par jakichś Adidasów. Na każdą szprychę przypada tutaj jeden but. Tak jak widać, to nie jest dość wygodne, bo troszeczkę trzęsie, można by tutaj założyć, można by to do jakiegoś fula było wsadzić, ale pomysł ciekawy. Z czego ty się śmiejesz? Oliwia? Z czego ty się śmiejesz? Zmieniając trochę temat, muszę wam przypomnieć o tym, że w sierpniu organizuję 5-4 Camp. Będzie z nami Borkoś, będzie z nami Piotr Bielak, Janek Owczarek. Wszystkie informacje macie w opisie, także po obejrzeniu filmu sobie tam zerknijcie, a my lecimy z kolejnym projektem. W dzisiejszym odcinku widzę, że przeważają rowery wykonane z drewna. Na takich drewnianych kołach ktoś z Polski już postawił chyba Lanosa. Jestem bardzo ciekaw, jak jest z wytrwałością takiego roweru, jeżeli na przykład by go wziąć gdzieś do lasu na jakieś nawet lekkie korzenie. Raczej byłoby dość twardo na tym. Myślę, że można by się było tutaj pokusić o jakieś chociaż wykończenie w postaci siodełka, żeby było to bardziej miękkie, ale wygląda naprawdę spoko. Nie wiem tylko, jak to jest napędzane, bo nie widziałem tutaj łańcucha. Może teraz będzie po drugiej stronie pokazany. Może jest to jakiś pasek klinowy, nie mam pojęcia. Co? O kurde, tutaj mamy jakiegoś pana inżyniera, widać, że nawet potrafi jakieś tutaj techniki stuntu. Mega fajny pomysł, ale jest, musi być mega dziwne uczucie, jak prowadzicie ten rower. Widzicie, że nie ma widelca, tylko jakaś taka oszka, taki nawet nie teleskop, jest połączony na dole z przednim kołem. Tutaj jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem osób na jednym rowerze. To jest ten jeden typ kolegi, który przyjmuje każde wyzwanie, jeżeli powiesz mu, że on tego nie zrobi, to on postara się zrobić w taki sposób, żeby udowodnić ci, że on jest w stanie to zrobić. Wszyscy mają pedały, wszystko jest połączone jednym łańcuchem. To jest ten jeden typ kolegi, który powie, jeżeli powiesz mu, że on tego nie zrobi, to on zrobi wszystko, żeby ci udowodnić, że tak właśnie nie jest. Ten film widziałem już kiedyś na TikToku. Tutaj twórca nazywa to jako monocykl. Myślę, że można to podciągnąć pod kategorię rowerów, bo jednak monocykle są po części rowerami. Wygląda to zajebiście. Tu jest silnik, macie normalnie rollgas jak w motorze. Trochę duże to jest, nie wiem, jak tym by się jeździło. Jestem ciekaw tylko, ile to jedzie i czy w miarę łatwo się na tym jeździ, ale myślę, że jest to spokojnie do ogarnięcia.
Tutaj jeszcze obok mi się pokazał jego drugi filmik, gdzie stworzył taki gąsienicowy pojazd, tak jak sami teraz możecie zobaczyć, również z silnikiem. To jest troszeczkę fajniejsze, moim zdaniem, bo jest stabilniejsze. Tylko szkoda, że jest takie małe, bo można by było spokojnie jeszcze wciąć drugą osobę. Mega szacun dla tego chłopaka, że ma takie pomysły. Tu jest zbiornik, z przodu widać. Jestem ciekaw, jaką to ma moc. To pewnie jest z jakiegoś skuteru, z jakiegoś dwusuwa wzięty silnik. Jaki to ma dystans? I czy to jest zwykła opona, czy jakaś inna po prostu gąsienica na to naciągnięta? Ale wygląda mega kozacko. Wróćmy jednak do pierwszego jeszcze filmu. Nie wiem, czy to jeszcze możemy pociągnąć pod rower, bo tutaj mamy już cztery koła, jakiś silnik. Tutaj widać, że ten starszy pan coś odpalał. Z tyłu na tylnej osi chyba on się znajduje. Ale jest w filmie z top 15 najciekawszych rowerów, dlatego myślę, że możemy tutaj to zaliczyć. Tutaj mamy rower, który chyba skręca tylko w jedną stronę. Mamy konkurencję dla kolegi z poprzedniego projektu. Nie, dobra, skręca w każdą stronę. Po prostu jeździli w kółko. To jest taka stonoga wśród rowerów. Fajnie, bo nie trzeba pedałować. Jak ktoś tam, wiecie, przestanie pedałować, to reszta, pozostałe 30 osób pedałuje. Nie wiem tylko, jakby na to ludzie spojrzeli, jakbyśmy tak jechali na przykład po bulwarach w Warszawie. Znając tutaj polskie społeczeństwo, raczej ktoś ze starszych pani albo panów by zadzwonił na policję. Ale fajnie, że w innych krajach ludzie są na tyle pomysłowi i pogodni, wyluzowani, że chcą takie rzeczy po prostu robić. Takie trzykołowe sprzęty są dość popularne w różnych miastach, ale przeważnie to jakaś osoba jest z tyłu i prowadzi taki rower. Możemy sobie takie coś wynająć i przejechać na przykład po Warszawie, czy Krakowie, bądź w jakimś innym jeszcze mieście. Myślę, że tak jak tutaj ci panowie, można by było tutaj się pokusić o jakieś stopy, czy też jazdę na dwóch kołach, tych bocznych. To chyba w ogóle jest kanapa, taka normalna sofa z domu wyniesiona, ale mogę się mylić, wygląda naprawdę ciekawie. Na samym początku wygląda to dość obiecująco, ale nie spodziewałbym się tutaj zbyt dużej wytrzymałości przy jakichś skokach, bo tak jak widzicie, jeździ się na tym stabilnie, wszystko sobie tutaj działa, skręca i hamuje, ale raczej jakieś takie większe nierówności czy jakiś zeskok z krawężnika mógłby skończyć się tutaj źle dla tego koła, ale raczej jest to taki rower do jazdy na co dzień gdzieś tam do pracy, taki bajrancki, żeby gdzieś tam się pokazać. Tak jak sami widzicie, tych projektów jest naprawdę mega dużo w internecie, dlatego myślę, że możemy taką serię zrobić na kanale. Piszcie w komentarzach, czy chcielibyście taką serię. To by było tyle na dzisiaj. Jeżeli wam się ten odcinek podobał i chcielibyście więcej takich odcinków z tej serii, no to oczywiście zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. I co? Ja się z wami żegnam. Siemanko. Cześć.